Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam, jak przygotować przepyszną zupę chrzanową. Do garnka wrzucę 200 g boczku pokrojonego w dużą kostkę i wytopię tłuszcz. Po około 7 minutach wyjmuję skwareczki z boczku na talerz. I dodam teraz 2 cebule. Ząbek czosnku i 6 średnich ziemniaków pokrojonych w kostkę. I warzywa przesmażę na tłuszczu, jaki został wytopiony z boczku. Po około 5 minutach zalewam ziemniaki z cebulą bulionem. I gotuję je do miękkości. Do ugotowanej zupy dodaję listki tymianku. Całość wymieszam i dodam śmietanę. Zupę trzeba zblendować. Możecie użyć miksera ręcznego bądź takiego robota. Delikatnie przelewam zupę. Zamykam szczelnie pokrywę. Włączam blender, wstawiam go w tryb miksowania gorących rzeczy i czekam, aż zupa się zblenduje. I zupa jest zblendowana. Przeleję ją z powrotem do garnka. Doprawię pieprzem i solą. Zupa już jest gotowa. Podam ją z jajkiem sadzonym. Dlatego włączę kuchenkę i na rozgrzaną patelnię wybiję jedno jajko. Po chwili jajko solę, posypuję pieprzem i przykrywam folią, żeby ładnie doszło. Wlewam zupę na talerz. Opruszam pieprzem. Dekoruję listkami świeżego tymianku i skwareczkami.
Jajko już pięknie się ścięło. Delikatnie je zdejmę i przekładam na talerz. I przepyszna zupa chrzanowa z jajkiem sadzonym jest gotowa. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku, Instagramie. Buziaki, pa, pa!